W Katowicach trwa kolejna tura rozmów o transformacji górnictwa. Ich celem jest wypracowanie umowy społecznej określającej proces wygaszania kopalń i transformacji Górnego Śląska. Pokażemy po pierwsze wynik prac, pierwszego etapu prac Głównego Instytutu Górnictwa i myślę, że to pokaże stronie społecznej, iż tutaj GIK podchodzi do tego rzetelnie. Po drugie, pan minister klimatu przedstawi jeszcze raz dokument, który przyjął rząd, czyli politykę energetyczną państwa do roku 2040, ale także te zapisy, które gwarantują stronie społecznej to, czego oczekiwała, czyli tego, iż w sytuacji, która będzie tego wymagała, takie zmiany w tym PEP-ie są możliwe i są wprost wpisane. No i wreszcie pan marszałek województwa będzie chciał pokazać, co robi w zakresie transformacji województwa śląskiego. Ja będę namawiał do tego, aby powołać jak najszybciej już zespoły, które będą pracowały nad samą treścią umowy społecznej. Jeśli się tak uda, no to pewnie jeszcze w tym tygodniu te zespoły by rozpoczęły pracę. Było już tyle spotkań, było już tyle rozmów. To tak jak ostatnio mówiłem, to trochę taka niekończąca się opowieść i zaczyna ona być coraz bardziej denerwująca dla wszystkich. Będzie fajnie, jak będzie chociaż jakiś minimalny przełom. My mamy udokumentowane na prawie miliard strat covidowych i nie możemy uzyskać pomocy z PFR-u. No wszyscy dostają pomoc, tylko nie Polska Grupa Górnicza. No to jest dla mnie nie do zaakceptowania. Do końca marca mamy finansowanie. Jeżeli nie będzie 10 kwietnia na wypłaty, to my wiemy, co mamy zrobić. No. Przecież żaden problem, ludzie wtedy na pewno wyjdą na ulicę.